Zobligowanie się leży w ludzkiej naturze bez względu na szerokość geograficzną i kulturę, w jakiej zostaliśmy wychowani. Ale często komunikowanie się to nie tylko słowa, ale również gesty, które często znaczą więcej niż słowa i są definiowane jako samodzielna forma przekazu informacji. Gesty są istotne również w biznesie. O tym, jak dużą rolę w procesie negocjacji i mediacji odgrywa komunikacja niewerbalna, mówi Edyta Hillesland. Olbrzymie pod tym względem, że komunikacja niewerbalna wspiera to, co mówimy. To świadczy o naszym spójnym wizerunku. To, patrząc na drugą osobę, słyszę nie tylko to, co ona mówi, ale i obserwuję, czy to, co widzę, wspiera jej słowa. Tekst, który mi przekazuje. Ma dlatego olbrzymie znaczenie, czy nasza komunikacja niewerbalna jest spójna z naszym tekstem, który przekazujemy rozmówcy, czyli z naszą komunikacją werbalną. Trzeba na tym bardzo pracować, żeby te dwie rzeczy, te dwie nasze wizerunki tak naprawdę, werbalny, niewerbalny, były ze sobą spójne i przekazywały ten docelowy tekst. Niewerbalne elementy mowy podkreślają znaczenie komunikatu słownego, często obrazują stan naszych emocji. Psychologowie podkreślają, że ważniejsze jest to, jak mówimy, a nie co mówimy, a jakie najczęściej błędy niewerbalne popełniamy podczas mediacji lub negocjacji. Jednym z takich głównych błędów, że przestajemy panować nad swoją mimiką, nad rękoma, nawet nad postawą ciała. Jeżeli chcę zaprezentować się, że jestem bardzo pewna siebie, natomiast siedzę, że ramiona aż mi się zapadają, odbiór jest, że no niestety mogę mówić sobie różne rzeczy, że jestem pewna siebie, ale moja postawa cała wskazuje na to, że tej pewności we mnie nie ma. Drugą rzeczą mogę być bardzo, mówić o otwartości, natomiast jeżeli spuszczam oczy, nie utrzymuję kontaktu wzrokowego z drugą osobą, druga osoba może mieć wrażenie, że nie do końca można mi ufać, że coś ukrywam. Jedną z kwestii jest niepanowanie nad mimiką, kiedy staram się pokazać, że jestem rozluźniona, a na przykład zaciskam wargi. Taki przykład rozluźniania naszego stresu, rozładowywania naszego stresu. Drugiej osobie to pokazuje, że dla mnie nastąpił moment stresowy i co za tym idzie, czy to jest coś, co powiedziała druga strona, mnie zestresowało, czy to może było, jest moje nieprzygotowanie. Kolejną rzeczą jest na przykład, jeżeli chcemy zbudować podczas negocjacji, w ogóle relacji, jakąś otwartość, jakąś życzliwość, nie zasłaniajmy się gadżetami przed sobą. To znaczy się laptop, tak często nam potrzebny podczas negocjacji, separuje nas od drugiej osoby. Laptop ma być narzędziem pomocniczym, on nie może nas odgradzać. I to jest częsty błąd, że separujemy się dokumentami, papierami, komputerem od drugiej osoby, gdzie na jej życzliwości i zbudowaniu relacji z nią nam bardzo zależy. Z komunikatów niewerbalnych można odczytać nasze nastawienie do rozmówcy, a także stosunek do adresata. Na przykład przychylny, nieprzychylny, lekceważenie. Interpretując sygnały niewerbalne, otrzymujemy też informację o relacjach władzy, dominacji, podporządkowania i to zarówno z udziałem świadomości, jak i pozaświadomie. A czy można nauczyć się panować nad komunikatami niewerbalnymi? Absolutnie można się tego nauczyć. Można się nauczyć panowania, przede wszystkim świadomości, że co się teraz ze mną dzieje. Na przykład ja teraz mam świadomość, jak mam złożone ręce, że stoję, czy stoję pewnie, czy niepewnie. Chociażby, jeżeli bym się czuła niepewnie, mogłam zacząć się bujać na piętach, tak? Wspomagając siebie. Czy mam świadomość, jak teraz jest złożone moje ciało? To jest wszystko po treningu interpersonalnym i po treningu z negocjacji, który przechodzę przed kamerami, że mogę później obejrzeć siebie, jak wyglądałam, w których momentach ja tak się stresuję, że tracę świadomość mojego ciała i mojej mimiki. Więc to jest wszystko do wyuczenia, ale to jest jakby ciężka praca nad sobą. Cały czas zdobywanie tej świadomości, że podczas mojej prezentacji, podczas rozmowy chociażby z tobą, co ja robię z moimi brwiami.